Jak zmotywować nastolatka do wykonywania obowiązków domowych? A pytanie zasadnicze, a dlaczego nastolatek ma wykonywać jakieś obowiązki domowe? Czy to jest jego dom? Dom jest wspólnotą nas wszystkich. Natomiast jeżeli jest tak, że nastolatek. Że dom nastolatka to jest jego pokój i tu nie wolno wejść, to dlaczego on ma sprzątać dom i brać udział w obowiązkach? A do tego, jeżeli tata jeszcze mieszka, o, e, śpi osobno od mamy, mama, tata, i jeszcze oni nie rozmawiają, to ja nie widzę powodu, żeby dziecko miało wykonywać jakieś obowiązki domowe. Ono co najwyżej może z obowiązki w swoim domu, w swoim pokoju. Jeżeli będzie chciało. No właśnie będzie chciało. Jeżeli już jesteśmy domem dla wszystkich, czyli mamy swoje pokoje, oczywiście, mamy sypialnie, mamy garderobę, mamy bibliotekę, mamy pokój dzieci, ale spędzamy czas wspólnie. Nieważne jak możemy jeść na stojąco przy blacie w kuchni. Ale mamy jakąś wspólnotę, to wtedy z istnienia tej wspólnoty wynika potrzeba, nie obowiązek, ale potrzeba, żeby to po prostu posprzątać, żeby nie było kurzu, żeby śmieci się nie walały, żeby ktoś ugotował. Ale pierwszą osobą do pracy w domu to są rodzice, nie dzieci. Bo rodzice są dorośli. Często słyszę na webinarach, bo córka nie chce rozładowywać zmywarki ani załadowywać zmywarki. No, nikt nie chce, to jest obrzydliwe. Przy tam są resztki jedzenia, a jak się wyciąga, to leje się woda. Bo można po skarpecie dostać wodą. więc albo wynoszenie śmieci. On ma tylko wynosić śmieci, a tego nie robi. Ty jesteś od roboty. Natomiast z tego, że ty pracujesz w domu, wynika to, że ty potrzebujesz pomocy i możesz o tę pomoc prosić. Czyli nie masz motywować do obowiązków, bo obowiązki to są twoje. Możesz prosić o konkretną rzecz, na przykład: wyniesiesz śmieci. I to samo: wyniesiesz śmieci. Jeszcze nie zadziała. My musimy uzasadnić to. To trochę jak w szkole, że stawiamy tezę i trzeba teraz uzasadnić. Wyniesiesz śmieci. Ja upiekę babeczki, bo to ja za iwanią w domu, ja jestem dorosły. Umysł dziecka jest tak skonstruowany, ta kora czołowa jest niedojrzała, więc dziecko nie będzie wykonywało regularnie obowiązku wynoszenia śmieci. Możemy milion razy mówić, że ma coś zrobić, i ono będzie tak samo zaskoczone za setnym razem, jak za dziesiątym razem. Więc trzeba to zaakceptować i wprowadzić taki właśnie model wiesz co, pójdziesz mi po cukier, bo ja byłam rano w Lidlu, kupiłam wszystko, nie ma cukru, a nie mogę zrobić sernika. Albo wiesz, wstanie Mateusz, a on, jak nie będzie miał posłudzonej herbaty, to, to będzie niezadowolony, ale nie w takim sensie teraz szantażu, że on będzie niezadowolony, tylko my chcemy dobrze dla Mateusza, żeby Mateusz się też dobrze w tej naszej przestrzeni wspólnej czuł. Więc pójdziesz po cukier, Mama, nie mam czasu, bo gram. No to jak skończysz grać? No i teraz państwo powiecie, no ale ona nigdy nie kończy grać. No to trudno, no to nie kupi. Lepiej jest odpuścić, niż wprowadzać to wszystko, w czym my byliśmy wychowywani. Czyli obowiązki domowe. Bo jak on nie będzie wynosił śmieci, to nie wyrośnie na człowieka. To jest takie myślenie z lat 70., a mamy XXI wiek.